Hej, dzień dobry. Właśnie zabieram się za nagrywanie kolejnego vloga i dzisiaj, słuchajcie, jadę na depilację laserową i będę dzisiaj robić pachy, nogi oraz bikini. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem byłam na depilacji laserowej, ale było to lata temu. Lata temu, naprawdę bardzo dawno i nie pamiętam. No i teraz zdecydowałam się znów. Natomiast wiem, że jest późno, jest właściwie koniec lutego, ale czekałam 2 miesiące na pierwszą serię, bo czekałam po prostu, aż wszystko ze mnie zejdzie, wszystkie samoopalacze i moje ciało będzie takie zupełnie gołe i będę blada, tak żeby sobie skóry nie popalić. Pewnie mogłabym wcześniej, ale no jednak zrobiłyśmy tak, żeby było bezpiecznie, więc czekałam aż jakieś dobre 2 miesiące. No i teraz lecę na pierwszą serię. Mam nadzieję, że mnie nie będzie bolało. Strasznie się boję, że będzie bolało. No ale cóż, trudno. Także ja się właśnie zbieram i jadę. Mam nadzieję, że niedługo wrócę. Przy okazji też dajcie znać, jak to u Was jest z depilacją, czy jesteście zadowolone i czy u Was efekty są długotrwałe. Szczególnie też pytam tutaj blondynki, szatynki, bo myślę, że u brunetek, jak włos jest gruby i bardzo ciemny, to łatwiej jest takiego włosa zlikwidować i wydaje mi się, że efekty powinny być lepsze i trwalsze, aczkolwiek nie wiem, nie znam się na tym kompletnie. W każdym razie dajcie mi znać, czy skorzystałyście z depilacji laserowej i jak długo efekty się u Was utrzymują. Mi dziewczyna powiedziała, że jak seria jest porządnie zrobiona, kilka tam razy pod rząd, to u niektórych kobiet właściwie taka depilacja może się utrzymywać nawet przez 5 i 6 lat. Nie wiem, na ile to jest możliwe, nie wiem, na ile to jest realne i dopiero na przykład po tylu latach kobiety wracają na taką serię przypominającą. Dajcie mi koniecznie znać, jakie jest Wasze doświadczenie właśnie z depilacją laserową. No i dobrze, ja wyglądam tak, kurtka Icon, spodnie, mam jeans od Mango, buty też Mango i lecę. Do zobaczenia. No więc tak, słuchajcie, ja już wróciłam i powiem Wam, że jestem mega miło zaskoczona, bo prawie w ogóle nie bolało, więc czułam się niezwykle komfortowo. A tak podsumowując, co robiłam, to słuchajcie, łydki, bikini oraz pachy, czyli właściwie wszystko jak leci. Pachy bardzo szybko, w ogóle jestem zaskoczona tym, że tak szybko poszło. Nawet właściwie nie całą godzinę, więc super, naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczona. No i teraz będę oczekiwać efektów. Przede mną jeszcze 2 serie, czyli łącznie chcę zrobić 3 serie i myślę, że mi to wystarczy, tak żeby zdążyć przed latem. Także fajnie, naprawdę miło jestem zaskoczona. Zobaczymy. Teraz akurat jestem w trakcie szykowania obiadu i tutaj słuchajcie, robię surówkę, cała miska. Tutaj mam kapustę pekińską oraz czerwoną, poszatkowaną, jeszcze mi tutaj tyle zostało. Mam tutaj 2 marchewki, 2 jabłka, cebulę czerwoną. Niestety nie mam pora, więc dałam cebulę czerwoną. Aczkolwiek por byłby lepszy, myślę, że byłby delikatniejszy i ja osobiście też bardzo lubię smak pora. I powinien też być tutaj ogórek, ale powiem Wam, że ostatnio kupuję ogórki w sklepie i to jest jakiś dramat. Te ogórki w ogóle nie są zielone w środku i wyglądają tak, jakby były zamarznięte i rozmrożone. I powiem Wam, no nie no, dramat z tymi ogórkami, także nie ma co chyba nic, tylko czekać na sezon letni i na ogórki. Albo jak w ogóle pojawią się nowaliki i gruntowe ogórki w kwietniu się pojawią, myślę, już w sklepach ogrodniczych. Więc tak, ogórka nie dałam, więc tutaj mamy 2 jabłka, tak żeby było bardziej soczysto. Soczyście, więcej soków i tak dalej. I tutaj przygotowuję sos. Mam 2 łyżki jogurtu naturalnego, 1 łyżkę majonezu. Mieszam to, dodałam łyżeczkę soli, łyżeczkę cukru, 0,5 łyżeczki soli. Dodałam też trochę pieprzu. No i teraz będę to wszystko mieszać. Ziemniaki się gotują. Mam też już przygotowaną rybę i za chwilę będę smażyć rybkę. No to jest właśnie surówka do ryby.
A właśnie mówiłam Wam też jakiś czas temu, że muszę sobie kupić większy garnek do rosołu. No i mam tutaj dwa garnki. Jeden taki spory, naprawdę duży. Powiem Wam, że nawet nie wiem, czy trochę nie jest za duży, ale to jest 11,5 litra marka Klausberg. Myślę, że spokojnie starczyłoby mi 9 litrów na rosół. No ale nic, zwracać nie będę, nie będę wymieniać. Tylko zostawię sobie ten, bo zależy mi na tym, żeby ugotować sporą porcję rosołu, część bulionu zamrozić i jeszcze mieć bulion na przygotowanie zupy, więc taki duży garnek idealnie, po prostu nie będę upychać aż po sam brzeg, tylko po prostu on sobie będzie tutaj, nie wiem, tak do takiego poziomu i będzie sobie pyrkał i kuchni nie będę miała brudnej, bo jeszcze będę miała tutaj dużo przestrzeni, wolnego miejsca, więc nawet spoko. Fajnie, że on jest taki szeroki, bo też właściwie dobrze sprawdzi się do przetworów na latem, do pasteryzacji, o, bo ten garnek jest dosyć szeroki, więc sporo tutaj na przykład wejdzie słoików. A oprócz tego mam tutaj jeszcze taki garnek głęboki, no i ten tutaj ma 6 litrów, też Klausberg, do gołąbków z sosem, czy chociażby pulpetów, jest dosyć duży, spory. Nie, tutaj mamy 5 litrów, a tutaj na kartce jest 6. No okej, do tej kreski pewnie jest 5, więc też całkiem spore. Jedynym minusem tych garnków jest to i będzie to, że tutaj te uchwyty będą się nagrzewać, ale nadają się na indukcję. Kupiłam je na Allegro, ładnie wyglądają, naprawdę duże garnki i wcale nie były jakoś specjalnie drogie, więc ciekawa jestem, jak się będzie w nich gotowało. W każdym razie mam nowe garnki. Dzień dobry, dnia kolejnego. Dzisiaj trochę słodkości, zakupowe słodycze. Kurczę, zawsze zapominam wziąć ze sobą torbę i potem i tak muszę brać tą biedronkowe. No, nawet sobie uszykuję, a i tak zapomnę jej ze sobą zabrać. No ale trudno, i tak te torby wykorzystuję później, sprzątając kocie śmierdzioszki. Więc i tak się przydają. W każdym razie, jeśli chodzi o słodycze, to wzięłam kamyczki arachidowe. Bardzo je lubię. Wzięłam wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej. Te są akurat bezglutenowe, ale wersja zwykła chyba też jest dostępna. Ale właściwie nie czuję różnicy w smaku, więc te bez glutenu też są bardzo dobre. I ja uwielbiam do kawy. Także zaraz sobie otworzę i zjem. Ostatnio jadłam te bonitki i też mi bardzo smakowały. To są wafle z nadzieniem chałwowym, ale było jeszcze z nadzieniem chyba orzechowym. Także tak, bardzo dobre. Wchodzą pięknie. Następne to czekolady. Tutaj wzięłam taką, bo chyba jej nie jadłam. To jest Chips Ahoy. Czyli to jest mleczna czekolada z takimi ciasteczkami chrupiącymi w środku. Wydaje mi się, że jej nie jadłam, więc wzięłam sobie na spróbowanie. Tutaj czekolada truskawkowa z nadzieniem truskawkowym. Haribo. Proszę bardzo. O, wzięłam Prince Polo klasyczne, czyli takie mniejsze Prince Polo. Dawno nie jadłam, a bardzo lubiłam. I tutaj mamy jeszcze coś takiego, takie chyba gumy, które się rozpuszczają, frit. Właściwie to wszystko chyba ze słodyczy. Wzięłam jeszcze banany do koktajlów, cytrynki. I tutaj mamy jeszcze mleko. Jogurt naturalny i też śmietany. Śmietanę chyba już wrzuciłam do, tak mi się wydaje, że wrzuciłam do lodówki, bo będę robić niedługo placki ziemniaczane. I właśnie jeszcze Nussbeiser. Ulubiona czekolada z orzechami. Mamy godzinę 8:30, ja za chwilę się, słuchajcie, przebieram i będę robić trening. Natomiast chciałam Wam polecić mój ulubiony trening na nogi i to jest dokładnie właśnie ten Best Mode Leg Day Intense Leg Workout i przy tym treningu rzeźbią się nie tylko nogi, ale również i pośladki. I ten trening jest dosyć intensywny, jest bardzo mocny i
po jego skończeniu właściwie czuję się troszkę jak robot, bo nogi są niesamowicie napompowane, są mocno spracowane i muszę chwilę odpocząć po tym treningu, zanim pójdę się odświeżyć albo w ogóle coś zjeść, bo naprawdę jest bardzo intensywny i tak jak mówię, pośladki też się tutaj rzeźbią, a ja bardzo lubię treningi, które są takie dwa w jednym, czyli robię nie tylko jedną część ciała, ale pracuję po prostu więcej mięśni, robię całe dół, czyli i nogi, i pośladki i bardzo Wam polecam. Nie jest jakoś specjalnie długi, ten trening trwa jakieś 30-35 minut. Czasami jest tak, że mi się nie chce i u mnie to jest tak, że ja sobie mówię: Ola, to jest tylko 30 minut. Ola, to jest tylko 20 minut, jeśli trening ma 20 minut. Albo Ola, to jest tylko 10 minut, jeśli na przykład ABS robię, a najczęściej robię treningi na ABS 10-minutówki. I mówiąc sobie, że to jest tylko 10, 20, 30 minut, to jest niewiele, to jest bardzo mało, a ten czas i tak za chwilę upłynie, i tak za chwilę to zleci, więc lepiej się ogarnąć, przebrać, wziąć matę, bo najgorzej jest po prostu wstać i zacząć i się przebrać, ale jak już zaczniecie, to jakoś leci, więc najgorszy jest właśnie ten moment, żeby zdecydować. Musicie mieć w sobie tę siłę woli, żeby wstać i ruszyć tyłek i zacząć właśnie działać i ćwiczyć. I to jest dobra rzecz i na mnie to też bardzo motywuje, mówiąc sobie, że to jest i tak 20 minut, to za chwilę zleci, to jest i tak 30 minut, zaraz to zleci. I naprawdę, może nawet nie każdego dnia, ale 4 razy w tygodniu poświęcić sobie te pół godziny na ćwiczenia, na jedną partię mięśni, czyli na przykład jednego dnia robicie nogi, drugiego dnia górę, czyli ręce, biceps, triceps, a jeszcze innego dnia brzuch. I naprawdę Wam to wystarczy. Nawet właśnie te 3 razy w tygodniu, czyli raz nogi, góra, brzuch. I potem od następnego tygodnia znowu ta sama partia. Bo mięśnie wtedy odpoczywają, jeśli dopiero zaczynacie, zakwasy będą na pewno, więc organizm musi się regenerować i fajnie jest właśnie sobie mówić, że to jest tylko te 20 minut i ten czas poświęcam tylko sobie. Mnie to przekonuje, mnie to motywuje i dzięki temu też właśnie sięgam po tę matę i robię. Dobrze, więc pokazałam Wam ten trening na nogi, to jest mój ulubiony, ja bardzo często do niego wracam. Naprawdę często go robię, bo widzę po nim efekty, a nogi są mocno napompowane. Natomiast dzisiaj... No i właśnie robiłam go w poniedziałek i dzisiaj mam zakwasy, bo wcześniej robiłam inne treningi na inne partie mięśni, więc ten trening może robiłam ostatnio jakieś 2 tygodnie temu, dawno go nie było, więc znowu jak ruszyłam te mięśnie, no to czuję, że mnie paliło, a w poniedziałek było mi bardzo ciężko w ogóle, ciężko mi szło i no czułam te mięśnie, paliło mnie, bolało. Dobra, ale dzisiaj mam ochotę zrobić sobie brzuch, więc rzucam Pamelę Rave. I tak myślę, że zrobię sobie 2 treningi na brzuch, czyli ten z poduszką oraz to, bo też to bardzo lubię. 10 minut Send My ABS to Heaven i bardzo lubię też ten Killer Six Pack Workout. Te 3 treningi na ABS super i właśnie ten z poduszką. Thank you.
Ale dzisiaj mamy piękny dzień, słoneczko. O, jest ciepło. Mamy 11 stopni. Jest pięknie, bezwiecznie, cieplutko. I dzisiaj wzięłam się za przycinanie roślin, chociaż właściwie w ogóle tego nie planowałam. Ale ponieważ takie słońce dzisiaj wyszło, no to od razu wzięłam się za sekator i przycięłam część traw. Oliwki też przycięłam troszeczkę, żeby się zagęściły i od razu też je wystawiłam w ogóle na słońce. I mam nadzieję, że będzie im lepiej, że zaczną wypuszczać nowe liście i się troszkę odratują, bo wyglądają bardzo mizernie. No ale mam nadzieję, że dadzą radę. Ziemia jest wilgotna, więc one w tym momencie przesuszone nie są, ale pewnie były. Jakoś tam, nie wiem, miesiąc temu albo dwa miesiące temu. W każdym razie mam nadzieję, że odbiją. No i przycięłam dzisiaj też część traw, nie wiem czy powiedziałam. Hortensje wszystkie przycięłam. Róże dzisiaj przycięłam, więc naprawdę tnę jak leci. Ostre cięcie dzisiaj. Więc dużo, dużo rzeczy zrobiłam, natomiast jest sporo sprzątania liści, jest mnóstwo gałęzi, trawy porozwalane gdzieś tam na ogrodzie, więc trzeba będzie to posprzątać, ale myślę, że wrzucę to wszystko do worków. Właśnie, będę musiała iść po worek, ale na przykład takie trawy są bardzo dobrą rozpałką na ognisko, więc ja tego nie chcę się pozbywać w pojemnikach bio, tylko sobie wrzucę to wszystko do worków i będzie taka rozpałka do ogniska. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają już tulipany. Coraz większe. I tak jak wspomniałam, przez to, że posprzątałam te liście, to się wydaje tak naprawdę czyściutko, bo mamy tutaj jeszcze humus i czarną ziemię z zeszłego roku. Więc naprawdę bardzo ładnie, tak czysto to wygląda. Tutaj przy płocie przycięłam wszystkie trawy, jakie były, sekatorem. Myślałam, że będę to robić takim narzędziem. Nie, ja krokusy widzę. Patrzcie na to, krokusy są. Ale widać już fioletowe kwiatki i za chwilę będą tutaj też. A tam? I szafirki, tak, tam są szafirki, a tu są krokusy. Ale pięknie. I tutaj też będą pod drzewem krokusy. Ale ładnie. No i tutaj też posprzątane. I też od razu wydaje się już tak czysto. Tutaj mamy zapełniony pojemnik, więc, ale ten pojemnik bio jest też już pełny, więc nie mogę tego przerzucić, czekam. No i tak, w tym roku hortensje przycięłam nieco wyżej. W zeszłym roku to były przycięte prawie do ziemi, ale w tym roku chciałabym zobaczyć, jak wysoko pójdą w górę, więc przycięłam je dosyć wysoko. Pewnie one i tak są młode, więc dalej powinnam je przycinać dosyć nisko, żeby się ładnie zagęszczały i tak dalej. Ale w tym roku chciałam je przyciąć wyżej, a potem za rok znowu przytnę je nieco niżej, żeby się wtedy zagęściły. I mam nadzieję, że wtedy uzyskam fajny efekt. Tutaj, jak widzicie, liriope. One spokojnie można byłoby je skosić kosiarką, ale w związku z tym, że mam też tutaj tulipany, no to kosiarką nie wjadę i będę musiała je przyciąć sekatorem ręcznie. Potem one odbiją, będą znowu zielone. Mam nadzieję, że w tym roku będą gęstsze, będą większe i kwiatków też będzie więcej. Te trawy też muszę przyciąć. Chyba też je się przycina. To są te trawy irlandzkie. A i tutaj te hortensje też przycięte, chociaż to widzę, że jeszcze jest za długie i tu mi się krzyżują niektóre te, ale to najwyżej jeszcze sobie podejdę. Oto ten też jest za długi, no ale nic. Nie wiem, czy to nie powinnam przesadzić, bo to jest porzeczka i ona ma tutaj cały czas cień i wydaje za mało owoców. No i tak jak tutaj możecie zobaczyć, pierwsza róża na pniu. Ostro przycięta, bardzo mocno, tak żeby tutaj nic nie zostawić. To jeszcze powinnam chyba sobie tutaj uciąć. No i te róże pnące, też mocno poprzycinane. Dosyć ostro. No i tutaj jest niesamowity bałagan.
do sprzątnięcia, ale to już zrobię po przyjeździe. No i też mnóstwo pędów będę musiała jakoś przymocować tak bliżej płotu. Już tego nie chcę dotykać, bo to jest mnóstwo igieł. Ale właśnie potrzebuję je przymocować bliżej płotu. Więc tak, dzisiaj fantastyczny dzień. Mega, tutaj jeszcze z tymi grządkami chciałabym zrobić porządek. Trochę je przegrawić i też wyczyścić, bo będę tutaj sypać też świeżego humusu z worków. No i mamy marzec, no to robi się już powoli ciepło i będzie można wysiewać sałatę, więc koniecznie muszę to wszystko tutaj przygotować. No i mamy oliwki w końcu w pełnym słońcu na tarasie, lekko przycięte tylko. A jeszcze jedna ważna rzecz, którą dzisiaj chciała zrobić, to właśnie posprzątać tutaj na tarasie, pozamiatać to wszystko, co opadło. No i też już tutaj się zrobi fajny porządek. Dobra, z grubsza jest pozamiatane, a teraz będę odkurzać. Dobra, to co jeszcze robię, to sprzątam tu. Także to zabieram do domu. To muszę wytrzepać. A tutaj ten dywaniko, obrusik muszę wyprać właśnie, zabrać do prania. I tak, pozbywam się już wszystkich wrzosów. Myślę, że jak tylko pojawią się bratki, to tutaj zasadzę sobie bratki. Ale na razie postawię tu. Dobra, i też te skrzynki pod zadaszeniem, żeby nie mokły. A jak wrócimy z wyjazdu i faktycznie już będzie ciepło i pojawią się bratki, to kupię właśnie po raz pierwszy, bo nigdy bratków jeszcze nie kupowałam, nigdy bratków nie sadziłam do donic, także to będzie mój pierwszy raz, to posadzę właśnie tutaj bratki i myślę, że to już też będzie dobry moment, żeby wyciągnąć tutaj zasłony i powiesić na karniszu, którego w tym momencie nie ma, on jest tutaj na karniszu i myślę, że już też wyciągnę poduszki na ten wypoczynek. Dobra, i ten stół też przydałoby się odkurzyć, przetrzeć, to zabieram do domu. I czyściutko. Właściwie można teraz wypić pierwszą kawę na tarasie w tym sezonie. O, proszę, a tutaj przyszło do mnie zamówienie z czapeczką dla Adasia. To jest czapeczka z daszkiem New York. Ja bardzo te czapki lubię, wyglądają fantastycznie, natomiast wahałam się z kolorem. Czarnej nie chciałam. Były też takie moro jakby w kolorze granatowym, ciemno-niebieskie i też właśnie nad taką się zastanawiałam. Były też kolory kaki, taka też zielona, właśnie taka zgniła zieleń, trochę taka oliwkowa, wiecie, ja takie kolory bardzo lubię. Ale zdecydowałam się jednak na taką szarą i myślałam, że ona będzie blada, dosyć blada. Natomiast kolor jest fantastyczny, taka jaśniutka, rozświetlająca. Myślę, że Adasiowi będzie podobało. Lubię w tych czapkach to, że one mają ten daszek wyprofilowany. Zwracajcie na to uwagę, jak kupujecie, bo czasami czapki z daszkiem, ten daszek mają taki prosty i potem to brzydko tutaj odstaje przy główce. No i te czapki są też super mega wykonane, świetna jakość, więc stwierdziłam, że Adasiowi w końcu kupię właśnie taką czapeczkę i ona jest dla dzieci od 4 do 6 lat. Tutaj z tyłu można ją regulować i tak patrząc na oko, no to widzę, że będzie dobra, jeśli chodzi o rozmiar, więc myślę, że będzie mu pasowała. Jedynie co, no to pewnie będzie się brudziła gdzieś tam podczas zabaw, na placu zabaw, jak spadnie czy coś, no ale No, dla dziecka chciałam taką jaśniejszą, chyba że ewentualnie skuszę się na jakiś jeszcze inny kolor, tym razem ciemniejszy, będzie miał dwie. No, ale fajna, także nie żałuję, bardzo mi się podoba, jeszcze oczywiście przymierzymy, założę Adasiowi na główkę, mam nadzieję, że mu się w ogóle czapeczka spodoba. No, także mamy na wyjazd.
I nie wiem, czy to widać przy zachodzie słońca, jak bardzo okno w kuchni jest brudne, więc tak kusi mnie, słuchajcie, póki jeszcze jest widno, żeby tutaj przemyć to okno. Póki co zabieram się na razie za obiad. Tutaj mamy morszczuka, ziemniaczki obieram, a potem posprzątam. Mogę ci zobaczyć, jak wygląda? Hej, no fajnie. Ale nie, muszę tutaj jeszcze zwęzić trochę. Dobra, to z tyłu zwęzimy sobie i będzie dobrze. Trochę zwęziłam. Jest dobrze? Za ciasno? Tak, za ciasno. Jest za ciasno. Nie jest za ciasno, pokaż. Ale jest. Fajnie. Jest za ciasno. No nie jest za ciasna. Nie... Musisz się na nowo przyzwyczaić. No tak.